Broń ci nie pomoże. Ale nadal ma swoje zadanie. Okej. Nawiąż więź z żyjącymi! Ciekawe. Czy wiadomo, sam się nie zastrzelił, bo wywaliłem wszystkie naboje, więc po prostu magazyn jest pusty. No właśnie. Ale czekaj, bo źle już rozumiem, my jesteśmy teraz na... Amelie nie żyje. Posłuchaj, to ja naprowadziłam Cliffa na twój trop. Chciałam, żebyś poznał prawdę. Nie zostałeś opuszczony. I nie jesteś sam. Nie rozumiesz. Musisz żyć. Jak? Znaczy nie mam przejść przez góry, nie? Jakiś wybór? W sensie mam zostać, iść, gadać, coś? To nie koniec. Wciąż jesteście połączeni. Tak rozumiem, zwiastuni poprzednich pięciu wymarć, tak? Te czynniki zagłady. Mam cię! Okej, trochę ci to zajęło, Deadman, wiesz? Jezu, wreszcie! Boże, 2 godziny i 15 minut to nagrywam! A to jeszcze na bagnie jest koniec! Zbyt długo żyliśmy, jakbyśmy byli sobie obcy. Oddzieleni murami, które miały nas chronić. Ale teraz, gdy sieć jest już gotowa, możemy postawić pierwszy wspólny krok w przyszłość.
Dziś świętujemy razem narodziny nowego państwa. Nowego państwa w nowym świecie. Miast Zjednoczonych Ameryki. Złożyłem przysięgę, że będę bronił Konstytucji Stanów Zjednoczonych za wszelką cenę. I choć ten dumny kraj już nie istnieje, my żyjemy. Jako nowy prezydent przysięgam, że będę wspierał i bronił wszystkich obywateli. Porzućmy dzielące nas mury. Żadnych masek, za którymi się kryliśmy. Teraz on ma kipu, patrzcie. Zbudujmy nową Amerykę. Amerykę, w której staniemy twarzą w twarz. I otworzymy przed sobą nawzajem serca i umysły. Ciężko pozbyć się nawyków. Ale wierzę, drodzy Amerykanie, że mamy siłę i odwagę wznieść się ponad przeszłość i spojrzeć w przyszłość. Wdarcie śmierci było ważną lekcją. Rzuca na nas cień. Przypomina o tym, co mogło się stać. To, że tu dziś stoimy, jest dowodem, że potęga nie tkwi w jednostce, ale w jedności w chwili próby. W międzyludzkich więziach. W naszej wspólnej odwadze. Wszystko ma swój koniec. Łącznie z nami. Ale dopóki cieszymy się każdą chwilą, wierzymy w lepsze jutro i przedkładamy nadzieję ponad rozpacz, nic nas nie pokona. Prezydent Bridget Strand i jej córka Samantha America Strand poświęciły wszystko dla walki o to, żebyśmy my, ludzie, znowu stali się jednością. Fakt, że nie mogą dziś zbierać owoców swej pracy, napełnia nas głębokim smutkiem. Ale pomaga nam świadomość, że pamięć o nich przetrwa w sieci chiralnej. I w naszych sercach. Na zawsze będziemy połączeni. Mamy jeszcze jednego bohatera. Choć jego dokonaniom nie przyglądało się wiele oczu. Ameryka wciąż go potrzebuje. Gdyby nie on, nie byłoby nas tutaj. Nie będę go wywoływał. Wiecie, kto to. Dziś chcę mu przekazać jedną wiadomość. To ty nas wszystkich zjednoczyłeś. To ty przywróciłeś nam jedność. I choć i ty, i ja w końcu umrzemy, zostanie po... Sam, gdzie idziesz? Zmęczyła cię nowa sława? Nie, nic tu po mnie. To wszystko. Zaczekaj. Muszę ci coś powiedzieć. O, już ci to nie przeszkadza? Wspaniale. Sam, nie chcesz wiedzieć, jak sprowadziliśmy cię z plaży? Ja bardzo. A ten też ma kipu. Chcieliśmy użyć lalki, ale żadnej nie mieliśmy. I wtedy sobie o czymś przypomniałem. To, co myślę? Tak. Co mogło być bliższe plaży Amelie niż pępowina prezydent Strand? Hartman twierdzi, że tak naprawdę to po to mi ją zostawiła. Ale niestety... Nie udało się. Tak, plaża została odcięta. Było już za późno. Nie mieliśmy pojęcia, czy zaciągnęła cię w zaświaty, czy posłała na inną plażę. Łamaliśmy sobie głowy. Hartman i mama stwierdzili, że będą po kolei przeszukiwać plaże, na które mogłeś trafić. Szukaliśmy miesiąc bez żadnego rezultatu. Miesiąc? Miesiąc na zewnątrz. Ile to w środku?
Uwierz mi, naprawdę nie chcesz wiedzieć. Ale bez obaw. Nie masz oznak przyspieszonego starzenia. Przepraszam bardzo. Skoro oni nas na zewnątrz trzymali, szukali przez miesiąc, to... Kurwa, Kojima! Mózg mi się rasuje już od wszystkich informacji, jakie dostałem od Amelii, a jeszcze się teraz dowiaduję, że sam przez miesiąc był martwy i co, skończył tak jak Malingen z jego ciałem, nic się nie stało? Przez miesiąc i go finalnie wyciągnęli? Po miesiącu, czyli po jeszcze większej ilości czasu? Kurwa, jedziemy dalej, nie? Niech ta bajka trwa. W końcu on nas do ciebie przywiódł. Kiedy już mieliśmy się poddać, Die Hardman przypomniał nam o rewolwerze. Więc użyliśmy go. Zaprowadził nas na twoją własną plażę. I bingo, byłeś tam. Mama wypatrzyła cię pierwsza. Zobaczyła cię ze swojego posterunku w zaświatach. Powiadomiła Loknę dzięki ich więzi, a Hartman poszedł na tę plażę i potwierdził jej odkrycie. Plan był taki, że Fragile miała posłać na miejsce mnie i Lu, żebyśmy cię uratowali. Ale wysyłanie kilku osób na czyjąś plażę, i to na dłuższy czas, nie należy do łatwych zadań. I właśnie wtedy przydała się pępowina. Tworzymy je z DNA prezydent Strand. Służą jako węzeł łączący nas wszystkich. Prezydent musiała wiedzieć, że to się stanie. Co za ironia. Broń, która zapoczątkowała cały ten bajzel, okazała się kluczem do ratunku. Amelie mówiła, że ma inny cel. To bardziej... lina ratownicza. Kij, który stał się liną. To całkiem trafne porównanie. Oj, Sam. Od tak dawna już chciałem cię uścisnąć. Powiem ci coś jeszcze w sekrecie. Chodzi o Cliffa. Matka Eude nazywała się Lisa Bridges. Była konkubiną Cliffa. Lisa Bridges? A. Tak. Cliffa zabił człowiek, który w archiwach widnieje jako John. Komandos armii USA. Podobno całkiem niezły. Później mianowany na asystenta prezydent, jej spec od brudnej roboty. Według archiwów zniknął zaraz po śmierci Cliffa. Poszukiwano go i znaleziono martwego. Czy to jest Die Hardman? Ale dla niektórych śmierć to stan przejściowy. No właśnie. Nasz John założył maskę i powrócił jako ktoś inny. Na szczęście sieć nie zapomina. Odzyskaliśmy dane. Mama skryła je głęboko w archiwach. Nie ma do nich dostępu nikt oprócz ciebie i nas. Zajrzyj, jeśli chcesz. Ale ostrzegam cię. Prezydent ma całkiem sporo do ukrycia. Nie ufam mu, ale muszę z nim współpracować. Do usłyszenia. Jak to się mówi, zaufanie trzeba sobie zapracować, prawda? A nie no, Die Hardman, jak mówiłem, on raczej jest dobry. Sam. Nie oczekuję, że mi wybaczysz. Ale wysłuchaj mnie. To ja zabiłem kapitana Ungera. Nie zrobiłem tego dla Ameryki. Dla dobra kraju. To wymówki. Zabiłem go dla niej. Bo ją kochałem. Całym sercem. Była dla mnie wszystkim. Wszystkim. Nie próbuję usprawiedliwiać swoich czynów. Chcę, żebyś wiedział, że... nie ma dnia, bym o tym nie myślał.
Czas nie pomógł. Ani maska. Proszę, daj mi skończyć. Cliff. Kapitan. Ocalił mnie. Wiesz, czemu mówią na mnie Die Hardman? Bo Cliff nie dawał mi zginąć. Ratował mi tę żałosną dupę raz za razem. I ja kochałem go. Tak samo jak ją. I kiedy na mnie spojrzał ten duch, wiedziałem, przyszedł tam po mnie, po zemstę. I miał rację. Dlaczego mnie nie zabił? Nie był w stanie ocalić swojego dziecka. I to go tu ściągnęło. Chyba kiedy zobaczył, że ja robię swoje, że walczę o Amerykę, przypomniał sobie, kim był. I tak wybaczył mi. Ale ja na to, kurwa, nie zasługuję. Nie da się wymazać wszystkich moich zbrodni. Boże, czemu? Nie. Ale może miał w tym ukryty plan. Może sprowadził mnie do domu celowo. Ostatni raz. Chciał, żebym się nie poddawał. W końcu jestem Die Hardman. Nie. Nie chciał. Kto chce prezydenta, który skrywa nieśmiertelnego? Jeśli nie boisz się śmierci, jak docenisz życie? A życie jest teraz kurewsko kruche. Ciężko pozbyć się nawyków, ale chyba będziesz musiał, jeśli mamy razem stworzyć lepszą Amerykę. Broń ci nie pomoże. To jej słowa, nie moje. Dziękuję, Sam. Hej, Sam. Czekałem na ciebie. Lu! Nie żyje? Biedactwo nigdy nie żyło. Przynajmniej nie na tym świecie. Dostaliśmy ostateczny nakaz utylizacji. Pamiętaj o martwicy. Ciało nie może tu zostać. Może chcesz sam się tym zająć?
Mógłbyś spróbować wyjąć luska psuły, by sprawdzić, co się stanie. Ale musiałbyś bezpośrednio złamać polecenia. I prawo. Musimy go przestrzegać. Jesteśmy narodem. Ja nie byłem w stanie tego zrobić. Ale alternatywą jest łamanie prawa. Tego też nie zrobię. Ja nie. Dobrze. Pójdę do spalarni. Zanim pójdziesz, chciałbym coś szybko sprawdzić. Właśnie odłączyłem twoje kajdanki. To oznacza, że mógłbyś je bez przeszkód zdjąć. Ale wtedy UCA nie będzie wiedziało, gdzie cię szukać. Będziesz niewidzialny. Gdy użyjesz spalarni, połączenie automatycznie się wznowi. Zapamiętasz, co powiedziałem? Tak, absolutnie. Parasol raczej się nie przyda. Postanowiłam zrealizować marzenie ojca. Bez obaw. Tym razem nie zwiążę się z terrorystami. Mam wsparcie. Jesteśmy pierwszą firmą kurierską z licencją od UCA. Brzmi to całkiem obiecująco. Gratulacje. Dzięki. Czekaj. Muszę ci coś powiedzieć. Nie zabiłam Hicksa. Nie byłam w stanie. Dałam mu wybór. Śmierć albo wieczna samotność na plaży. No i dobrze. Wolisz naprawiać niż niszczyć. To prawda. Wynajduję bezpańskie części. I je łączę. Jestem krucha, ale nie aż tak. Chcesz dla mnie pracować? Przydałbyś mi się. Świat jest w ruinie. Tak samo jak przedtem. Jak wszystko. Ale żyjemy. I ciągle chcemy więcej. Nie każdy. Nie ja. Przestań. Poskładałeś Amerykę w całość. To mało? Nie ma tu dla mnie miejsca. Z nikim nic mnie nie łączy. Jakbym był martwy. Czułem się tak wtedy w jaskini. I teraz też. Nie udawaj, że się nie zmieniłeś. Nauczyłeś się dotyku, uczuć. Stworzyłeś więzi. Z nami. Czego się nie dotknę, umiera. Sam! Sam!
Chodź, Lu. Ostatnia dostawa. O kurde. Dobra, ale tym to już się zajmiemy raczej w kolejnym materiale. Ubóż Eudę do spoczynku. Ja pierdziele, po takim czasie musimy, kurde... Naprawdę będziemy musieli Lu spalić? Tylko nie wiem, co było większą. Fakt, że kurde... Fakt tego, co się działo na ekranie, czy fakt tego, że ja po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć i chyba... Mam ile? 2,5-godzinny materiał, z którego będę musiał sklecić... Cokolwiek z tego oczekiwania na to, co Amelie powie. Czy powie, co tam gadała i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze do tego... Dobra, mogę przejście wyciąć. To jest już dość duży skrót i tak dalej, i tak dalej. No dobra, będę miał trochę do wycinania i będzie zabawy. Żeby z 2,5-godzinnego materiału zrobić, kurde, coś innego. Dobra, ale muszę tak sprawdzić, nie? Patrzcie, nawet nie mogę... To moja wina. Hej, Lu. Tego nie mogę uspokoić. Ciekawe. Dobra. Ale tym się zajmiemy dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie w tym to będzie wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, który być może będzie ostatnim w serii Zagrajmy w Death Stranding. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!